będę machał mu na powitanie i krzyczał: witaj, święty Mikołaju! O, Nodi, to jeszcze nie wszystko. Czy zdarzy się coś jeszcze wspanialszego? A, święty Mikołaj spędzi noc w moim domku, Muchomorku. O, wielkouchy! Spotka cię wielki zaszczyt. Przyszedłem cię poprosić, żebyś przywiózł do mnie z miasta Lalę, Dinę i misię Tessi. Chcę je zaprosić na uroczystą kolację. Dina i Tessi będą jeść kolację ze świętym Mikołajem? Dina ma przynieść piękne nakrycia, a Tessi ciasto z pomarańczami i pudding waniliowy. Wyobrażasz sobie, jak będzie cudownie? Wyobrażam sobie. Będzie cudownie. Dla ciebie, Diny i Tessi. O właśnie. Na mnie już pora. Muszę ogłosić coś bardzo ważnego na miejskim rynku. Też chciałbym zjeść kolację ze świętym Mikołajem. Ale co tam? Przynajmniej zobaczę go w saniach. Tak, zobaczę świętego Mikołaja. To też będzie cudowna chwila. Proszę wszystkich o ciszę. Ja tylko dwa słowa. Ale proszę mi pozwolić się powiedzieć. Oddaję głos wielkouchemu. Panie i panowie, jutro przyjeżdża do nas święty Mikołaj. Spotkał mnie wielki zaszczyt. Święty Mikołaj zanocuje w moim domku i zje kolację ze mną i naszymi drogimi przyjaciółmi, Lalą, Diną i misią Tessi. Oburzające! To ja powinnam być zaproszona na tę kolację. Jestem tu jedną z najelegantszych zabawek. Jestem obrażona. Och, może pan zechce łaskawie zdjąć swoją nogę z mojego ogona, panie Jumbo. O, przepraszam. Myślałem, że to ścierka do kurzu. Coś takiego. Święty Mikołaj poprosił mnie również o zawiadomienie, że jak tylko skończy objazd krainy zabawek, zaprasza wszystkich na wielkie gwiazdkowe przyjęcie na naszym pięknym rynku. Hurra! My też tam będziemy. Tak, my też tam będziemy. I ja poproszę świętego Mikołaja o mnóstwo prezentów, mnóstwo słodyczy. Nie bądź taki zachłanny, synku. Tak bym chciał zjeść kolację z Mikołajem. Zasłuż się, Nodi. Gwiazdka wszystkim przynosi radość. Naprawdę? To moja pierwsza gwiazdka w życiu. Biedny Nodi, przykro mi, że nie możesz spotkać się z Mikołajem. Naszym obowiązkiem jako goblinów jest zepsuć wszystkim radosny świąteczny nastrój. Jestem za. Co za dźwięk? A dodatkowo zakłócimy jeszcze wizytę Mikołaja u wielkouchego. I to jeszcze jak? Znowu ten dźwięk? Co to jest? Nic nie słyszę. No więc, najlepszym sposobem zakłócenia tej wizyty będzie... Masz jakiś pomysł? A ja mam. Nie dopuścimy do tego, żeby w ogóle dojechał do miasta. Świetny pomysł, genialny. To ty wydajesz te dźwięki. Jesz jabłka. Nie jem. Jesz. Skąd je wziąłeś? Chodzi ci o to jabłko? Zabrałem je ze straganu Diny, kiedy nikt nie patrzył. Ja też chcę jabłko. Daj mi to. Nie, nie dam ci. Dawaj. Nie. Chodź ze mnie. Witaj. Witaj, jestem Nodi, witaj! Cześć, Nodi! Witaj, jestem Nodi! Wiem, że jesteś Nodi, a dlaczego mi to mówisz? Ćwiczę przed wizytą świętego Mikołaja. Przyjedzie dziś do naszego miasta i chcę, żeby mnie zauważył. A ja chcę, żebyś mnie podwiózł swoim samochodem do San Mikołaja. Chcę zobaczyć, jakie ma dla mnie prezenty. Przykro mi, ale nie mogę cię nigdzie podwozić. Przed przyjazdem Mikołaja muszę zawieźć różową kotkę do portu, bo chcę kupić świeże ryby. Och, dlaczego wszyscy są tacy samolubni? Proszę, żebyś nigdy więcej nie hamował tak gwałtownie. Całą godzinę układałam na głowie ten kapelusz. Śpieszę się, bo chcę zobaczyć świętego Mikołaja.
Też coś. Przecież to król Krainy Zabawek. Nie tylko z królami trzeba się liczyć, mój drogi. Dzień dobry, marynarzu. Czy masz dziś świeże ryby? Oczywiście, pani kotko. Mam wiele gatunków świeżych ryb. Proszę wybierać. Tak dużo złowiłem, a nikt ich ode mnie nie kupuje. Nie cierpię gwiazdki, bo nikt mnie wtedy nie odwiedza. Nie wierzę, że ktoś może nie lubić gwiazdki. Zgadzam się z tobą, marynarzu. Uważam, że Wigilia Bożego Narodzenia to taki sam dzień jak inne i szkoda go tracić na jakieś kolacje z Mikołajem. Jesteście okropni. Jak możecie tak mówić? Ja nie mogę się doczekać wizyty Mikołaja. Nody, wracaj! Przecież nie zaniosę sama tych ryb do domu. Mogłabym się ubrudzić. Może wybierze pani złotą solę? Jest świeżutka i pachnąca. To zatrzyma Mikołaja i jego renifery. Nie wjadą do miasta. Włozy sani przylepią się do tych lepkich cukierków. Utknie tu razem ze swoimi saniami. Chodź, chytrusie, to jeszcze nie koniec pułapek. Szybko do lasu. Hopla, hopla, proszę spojrzeć, co tam leży na drodze. Cukierki Toffee. To bardzo niebezpieczne. Nie wejdź na to, bo utkniesz tu na wieki. Musimy wszystkich ostrzec. O, za późno. O, co się stało? Dlaczego stoicie na środku drogi? Ktoś zastawił pułapkę. Wjechałeś na lepkie Toffee. Co teraz zrobimy? Niedługo będzie tędy przejeżdżał święty Mikołaj. Ja pobiegnę po mój wóz, żeby ściągnąć twój samochód. A ty zbieraj te cukierki i wrzucaj je do kosza. Bardzo panu dziękuję. Już je zbieram. A ja pobiegnę wszystkich ostrzec, żeby omijali tę drogę, póki nie będzie czysta. Hopla, hopla! Słyszę sanie świętego Mikołaja. Chyba pozbierałem już wszystkie cukierki. Drogę na kolan! Wyciągnijcie mnie stąd! Z drogi zrobić miejsce dla świętego Mikołaja, proszę. Ratunku, wyciągnijcie mnie! Chcę zobaczyć świętego Mikołaja w tym pułapce! Odsunąć się! Odsunąć, zrobić miejsce dla sań. Witajcie, przyjaciele. Witajcie, kochani. Bardzo się cieszę, że znowu mam okazję was odwiedzić. Drogi Mikołaju, ja chcę. Jesteś mały, więc pewnie nie wiesz, że dziecko, które mówi tylko ja chcę, nie dostaje od Mikołaja żadnych prezentów na gwiazdkę. Pamiętajcie, na prezenty trzeba zasłużyć. Dziś wieczorem na kolacji u Wielkouchego dowiem się, jak każdy z was zachowywał się w ciągu całego roku. A jutro znowu się wszyscy spotkamy. Jazda, kochane renifery, jazda! Do zobaczenia, do jutra! Na pewno nic ci się nie stało, Nody? Nie, nic. Mam szczęście, że jestem zrobiony z drewna. Co to za zapach? Ten zapach, Nody, to delikatny aromat mojej ryby, którą musiałam nieść całą drogę z portu, bo ty pojechałeś na spotkanie z Mikołajem. Och, proszę mi wybaczyć, pani kotko. Zresztą nie zobaczyłem Mikołaja. To kara za twoje zachowanie. Dobrze ci tak. Ojej, dlaczego tak się stało? Tak bardzo czekałem na to spotkanie. Może pojedź na drogę przy lesie. Święty Mikołaj będzie tam przejeżdżał, jadąc do domu Wielkouchego. O, to dobra myśl. Jeśli pojadę na skróty, na pewno zdążę przed Mikołajem. Pośpiesz się, chytrusie. Przecież się śpieszę.
Kiedy sanie świętego Mikołaja tędy przejadą, liny się napną i sieć spadnie prosto na starego brodacza. Ugrzęźmy jak ryba w sieci. Potem złapiemy go, wywieziemy gdzieś daleko i w krainie zabawek nie będzie żadnej gwiazdki. Święty Mikołaj na pewno będzie jechał tą drogą. O! Ratunku! Co się stało? I znowu nie udało mi się zobaczyć Mikołaja. Nodi, nie pora teraz na zbieranie żołędzi. Idę właśnie powitać świętego Mikołaja, a ty musisz pojechać do miasta po lalkę Dinę i misię Desi. Ale ja... Nie ma czasu na ale. Zrób to, co należy zrobić. Ach, już nigdy nie zobaczę Mikołaja i nigdy nie pomacham mu chusteczką. Masz rację, Nodi. Ja też myślę, że to była pułapka zostawiona przez gobliny na Mikołaja. Nie wpadł w nią tylko dzięki tobie. Jesteś bardzo dzielny i należy ci się nagroda. Chciałbym w nagrodę spotkać się ze świętym Mikołajem. Odwieziesz nas po kolacji do miasta? Oczywiście. Zaczekam tu na was z Bambkim. Tylko się nie przeziemp. Nie martw się. Jak zrobi nam się zimno, pobiegamy z Bambkim po lesie. Piękna noc, prawda, Bambi? Spójrz, ta chmurka zasłania księżyc. Co to? Coś świecącego spada z nieba. Czy to gwiazda? To płatek śniegu. Bambi, złapaliśmy pierwszy płatek śniegu w tym roku. Piesku, z ciebie to prawdziwy cyrkowiec. Dawno nie jadłem tak pysznego ciasta i pudingu. Ach, dziękuję, święty Mikołaju. Sprawiłyście mi wielką przyjemność, ale jedno mnie martwi. Co takiego? Powiedz mi, Mikołaju. Jak te miłe panie wrócą przez las do miasta? Pod lasem czeka na nas nasz przyjaciel, Nodi. On ma samochód. To musi być bardzo dobry przyjaciel. O tak. I do tego jest jeszcze bardzo dzielny. Aż dwa razy narażał się dziś dla ciebie. Naprawdę? Tak. Gobliny chciały zepsuć nam świąteczny nastrój. Najpierw rozsypały tofi na drodze. A potem rozwiesiły sieć w lesie. Ale Nodi pokrzyżował ich plany. I twoje renifery mogły bezpiecznie przejechać. Jakże to więc? Ktoś narażał się dla mnie, a ja nawet tego bohatera nie widziałem. Muszę mu podziękować. O, pierwszy płatek śniegu niestety się stopił. Ale skoro był jeden, to będzie ich więcej. Zobaczysz, wkrótce cała kraina zabawek będzie biała. Dobry wieczór. Czy ty jesteś Nodi? Ja. Dowiedziałem się od twoich przyjaciółek, że byłeś dziś bardzo dzielny i pokrzyżowałeś niecne plany goblinów. Nie bądź taki nieśmiały. Jestem z ciebie dumny. Ja. Nodi zaniemówił z wrażenia, święty Mikołaju. Gdybyś wiedział, jak bardzo pragnął cię zobaczyć. Witaj, Mikołaju. Nareszcie cię poznałem. Jest to dla mnie jakże piękny dzień, chociaż przedtem pecha miałem. Masz ciepły płaszcz i siwą brodę, wciąż pogodną twarz jak nikt. Chustką więc pomacham tobie, wzruszenie mi wyciska łzy. Brawo, Nodi! Ułożyłeś dla mnie naprawdę piękną piosenkę. A powiedz mi, czy to jest twój samochód? Przyznam się, że sprawiłbyś mi wielką przyjemność, gdybyś przewiózł mnie po krainie zabawek swoim pojazdem, bo moje renifery są już dosyć zmęczone. Czy możesz mnie zawieźć tam, dokąd cię poproszę, chłopcze? Biedny Nodi znów nie wie, co powiedzieć, ale ja wiem, że zawiezie cię dokąd tylko zechcesz. Święty Mikołaju,
Ja chętnie ci pomogę. Twoim autkiem cię podwiozę, więc wyjedźmy już na drogę. Niech odpoczną renifery twe. Masz ciepły płaszcz i siwą brodę, wciąż pogodną twarz jak nikt. Chustką więc pomacham tobie, wzruszenie mi wyciskał łzy. Święty Mikołaju, po naszym pięknym kraju, jedź ostrożnie, drogę, jedź ostrożnie, drogę. Macie dziś piękny poranek w krainie zabawek. Lubię zimowe poranki. Bardzo się cieszę, Nody, że lubisz mrozek i śnieg. A jestem pewien, że dziś napada jeszcze dużo śniegu. Najpierw na stację kolejową. O, święty Mikołaj. Dzień dobry, kolejarzu. Widzę, że twój pociąg jest czysty i lśniący. Bardzo dziękuję. Lokomotywa z wagonikami. Dzieci bardzo lubią pociągi, prawda? O tak. Słyszałem, że uwielbiają się nimi bawić. Na tę gwiazdkę mamy dużo zamówień na pociągi. O, maszyniści będą zachwyceni. Z pewnością, z pewnością. Jedź dalej, mój drogi. My jedziemy do portu. Szybko! Zapal czerwone światło. To ich zatrzyma. Będą musieli jechać do portu długo, drogą okrężną. O, roboty drogowe. Nie możemy tędy jechać. A druga droga do portu jest o wiele dłuższa. O, nic nie szkodzi. Podoba mi się ta przejażdżka. Tutaj też są jakieś roboty drogowe? O, i znowu musimy robić długi objazd. Przepraszam za te hałasy, ale zwierzęta cieszą się, że dzieci ciągle lubią się z nimi bawić. O, rozumiem. Jestem pewien, że dzieciom nigdy nie znudzą się zabawy ze zwierzątkami. A teraz wracamy do miasta. Za chwilę zacznie się wielkie gwiazdkowe przyjęcie. Dojedziemy tam raz dwa, święty Mikołaju. O, chyba skończyła się benzyna. Przez te długie objazdy samochód zużył jej o wiele więcej niż przewidywałem. Nie martw się, Nody, mam pomysł. Jaki, pani Noe? Zaraz zobaczysz, chłopcze. Tarkwinie, pielgrzymie, podejdźcie tutaj. Jak mi dobrze, Nody. Co za cudowna podróż. O tak, cudowna podróż. Au, co zimnego spadło mi na nos. I na policzek, a i na brodę. A nie poznajesz, Nody? Przecież to płatki śniegu. Jest tak, jak przepowiadałem. Pada śnieg. A teraz zobaczymy, czy moja mikołajowa magia działa na renifery, pani Noe. Lubię ten wesoły zgiełk. Lubię, jak wszyscy się cieszą. O, widzę tu jedno puste krzesło. To dla różowej kotki. Nie przyszła na przyjęcie. Może trzeba jej posłać specjalne zaproszenie? Już ją zapraszałem, święty Mikołaju, ale ona... Ktoś rzuca w nas kremem. To nie jest krem, Nody. To kule śniegowe.
dobry rzut, chytrusie. Zepsujemy im całe przyjęcie. Co to za niemądra zabawa? Przecież mogą uderzyć świętego Mikołaja. Oj, nie uderzą, bo ja go obronię. Uważaj, misiu, żebyś ty nie oberwał kulą. My, misie, jesteśmy nieustraszone. Oj! To chytrus, Gobo. Wiedziałem, że to gobliny. Jak je powstrzymać? Pomóż mi podnieść tę szczotkę, Nodi. Spuścimy na nich lawinę. Niszczymy całą zabawę. Zepsujemy zabawę. Będą płakać. Spójrz, Dina. Zrobiliśmy dwa goblinowe bałwany. Dzięki tobie nie trafiła mnie ani jedna śnieżna kula. Bardzo ci dziękuję za obronę. Miś naprawdę zasłużył na gwiazdkowy prezent. Jestem z ciebie dumna, synku. Spójrz, Dino. Ktoś tu do nas idzie. O, jest pani różowa kotka. Zapraszamy. Czeka na panią krzesło przy naszym stole. I proszę się poczęstować świątecznymi smakołykami. Dziękuję. To dla mnie zaszczyt. Zanim zaczniemy tańce i zabawy, musimy jeszcze zrobić jedną rzecz. Panie policjancie! Słucham, święty Mikołaju. Czym mogę służyć? Przyprowadź te dwa gobliny na naszą zabawę. Święto to szczególny czas na naszej starej ziemi, bo Boże Narodzenie przyjaźnie rodzi w nas. W ten dzień są wszyscy bliscy sobie. W taki dzień to nikt nie smuci się. Dopraszaj się prezentów, a ty skromniejsza bądź. Nie bądź wciąż nadęty, na złość już nie rób więcej. Ten dzień są wszyscy bliscy sobie. W taki dzień to nikt nie smuci się. Święty Mikołaju, nareszcie cię poznałem. Jest to dla mnie jakże piękny dzień, chociaż przedtem pecha miałem. W ten dzień są wszyscy bliscy sobie. W taki dzień to nikt nie smuci się. Wesołych świąt! 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 Wesołych świąt!